tam? A gdzie są wszyscy? Cześć, Zosiu. A któż to chowa się za drzewem? To Hippa. Witaj, Hippo. A to jest pudełko? Dzień dobry, hał-hał. Zosiu, Hippo, hał-hałku. Przyleciał też sterowiec. Są już wszyscy. Pobawimy się? To do dzieła. Hippa, hippa, hippa. Kto chciałby zagrać w brakujący element? To proszę, hał-hałku. Na obrazku jest budzik, ale brakuje jednego kawałka. Który element z trzech będzie pasował do obrazka? Balon? Może to jest brakujący element obrazka? Nie, balon tu nie pasuje. Słońce? Czy słońce jest brakującym elementem? Nie, słońce też nie pasuje. Aha, ten element pasuje. To bardzo ładny budzik. Spójrzcie, to mała taśma produkcyjna. Ciekawe, co dziś nam zrobi. Kto chciałby zagrać? Proszę bardzo, hał-hałku. Ma kształt prostokąta. Co to może być? Może już wiecie, co to jest? Nie? To popatrzmy dalej. Teraz jest różowe. To co to jest? A, aparat fotograficzny. Teraz wszyscy już wiedzą. Hurra! Mała taśma produkcyjna robiła dzisiaj aparaty fotograficzne. Popatrzcie, to gra w koła. Kto chciałby zagrać? Hippa. Proszę, Hippo. Garnek.
Spróbujmy odgadnąć, do kogo należy ten garnek. Do budowniczego? Czy budowniczy używa garnka? Nie. Zakręćmy jeszcze raz. Lekarz? Czy lekarz używa garnka? Nie. Też uważam, że nie. Szukamy dalej. Kucharz? Czy to kucharz używa garnka? Tak, właśnie. Czyli garnek należy do kucharza. Bardzo dobrze.